Radek Wącisz, zawodnik KP Piła. Radek, z punktu widzenia kibica, który oglądał ten mecz, to był taki mecz filmowy. Tyle albo horror trzymający w napięciu do ostatniego momentu, do ostatniej akcji. Jak to wyglądało z perspektywy boiska? Dokładnie tak samo. Niestety też przyczyniłem się do tego thrillera. Pierwszą bramkę biorę na siebie. No, udało nam się na szczęście doprowadzić do remisu, wygrać ten mecz. Chociaż było bardzo ciężko. Bardzo, bardzo ciężko. Bardzo, myślę, dobrze poukładany zespół tutaj. Benusa Jędrzejewo też mieli swoje szanse. Aczkolwiek gdybyśmy może bardziej szukali się na boisku, to ten mecz moglibyśmy skończyć wcześniej. Myślę, że tego troszeczkę zabrakło. Trzeba czasami podnieść głowę i podać koledze piłkę. W pewnym momencie chyba drugiej połowy krzyknąłeś, że jak my nie ruszymy, to dalej to będzie wyglądało tak samo. To znaczy akurat Wenus w tym przypadku miał przewagę. Co się stało, że ten mecz wyglądał trochę tak, że albo my atakowaliśmy bardzo mocno, albo Wenus atakował bardzo mocno. Szczególnie właśnie w drugiej połowie. Do pewnego momentu, bo potem oni chyba pękli. No, chyba pękli. Znaczy założenia w przerwie były takie, że wychodzimy tutaj na drugą połowę i walczymy o 3 punkty. Trener też pod to zrobił zmiany, tak mieliśmy grać, ale faktycznie były takie momenty, że gdzieś Wenus miał przewagę. No nie wiem, z czego to wynika. Ja mogę powiedzieć po sobie, że jeszcze nogi mam ciężkie, gdzieś tam się indywidualnie przygotowywałem i no, po prostu nogi są ciężkie. Nie wiem, jak chłopacy też oni by się musieli wypowiedzieć, ale no tak to wyglądało, że gdzieś czasami zabrakło troszeczkę siły. Momentami. Ale Radek Wącisz to jest taki zawodnik uniwersalny, że potrafi zagrać na 8, 10, potrafi zagrać również na środku obrony. Rozumiem, że to była decyzja trenera, że w ostatnich minutach zabezpieczysz tyły, a wejdzie Jurek Krasoń na ostatnie 15 minut, żeby razem z Dybzikiem powalczyć z przodu. No tak, właśnie tak to miało wyglądać. Chcieliśmy po prostu zgarnąć pełną pulę. No generalnie dzisiaj obskoczyłem 3 pozycje. No gram tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jak to widzi trener. Powiedziałeś, że przygotowywałeś się indywidualnie. Powiedz, ile ci jeszcze brakuje, albo czego ci jeszcze brakuje do tego, żeby powiedzieć, że no, Radek Wącisz to ja w formie. Odpoczynku troszeczkę. Troszeczkę odpoczynku. Trochę zluzuję tydzień i dojdę do siebie. Czyli na następny mecz można powiedzieć, że to będzie ten Radek Wącisz, tak, który wszystkich zadziwia na boisku. Nie wiem, czy zadziwia, ale jestem przygotowany, ale potrzebuję tydzień po prostu odsapnąć. Chociaż powiedziałeś, że przyznajesz się do tej, że pierwszą bramkę zawaliłeś, ale odzyskałeś to, tak? Ponieważ to ty strzeliłeś bramkę na 1-1. Pytanie, czy wyglądało to z pierwszej perspektywy, jakbyś chciał strzelać po długim rogu, ale zawinąłeś się i minąłeś bramkarza i strzeliłeś do pustej bramki. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, z perspektywy boiska? No nie, no chciałem po prostu zasugerować strzał w długi róg, żeby bramkarz zareagował. No i udało się. No to zmyliłeś też kibiców również. Dzięki bardzo i powodzenia. Dziękuję bardzo. Radosław Bączyk, trener Wenusa Jędrzejewa. Panie trenerze, wasz zespół, pana zespół bardzo dobrze zaczął, trochę gorzej skończył, ale ten mecz, jak rozmawiałem z Radkiem Wąciszem, zawodnikiem KP Piła, to nazwaliśmy to mniej więcej trochę filmowo, że to taki roller coaster albo thriller, który trzymał do końca w napięciu, przynajmniej z punktu widzenia kibica. Zgadza się, ten mecz toczył się w dwie strony i my mogliśmy ten mecz wygrać i Piła mogła ten mecz wygrać. No, piłka jest niesprawiedliwa, bo w drugiej połowie doszliśmy do 3 sytuacji bramkowych. Niestety nie wykorzystujemy tych sytuacji. Dostajemy gonga w 10 minucie, tracimy bramkę i przegrywamy mecz. Dwie kolejki bez punktu jesteśmy. Nie załamujemy się, gramy dalej. Teraz czeka nas ciężki wyjazd do Budzynia. Do zespołu przyszło 6 nowych ludzi. Praktycznie z tym zespołem pracuję od 15 lipca. Dlatego to jest troszkę też tego czasu mało. Ja uważam, że z meczu na mecz będziemy lepszym zespołem i trudno. Głowy do góry, tylko szkoda, że mówię. Do sytuacji doszliśmy, a tych sytuacji nie wykorzystaliśmy i Piła wygrała. Ja uważam, że z przebiegu spotkania wynik remisowy uważam, że byłby sprawiedliwym wynikiem. Czego w takim razie zabrakło pana zespołowi, żeby przechylić ten mecz na swoją korzyść? Skuteczności czy może trochę lepszej gry w obronie? Ja uważam, że skuteczności i doświadczenia, cwaniactwa. Macie u siebie w zespole kilku doświadczonych zawodników i to dzisiaj było widać, tak? Radek Wącisz, Paweł Nawrocki, Krystian Januzik to są stare wygi, które z niejednego pieca chleb jadły i to dzisiaj było widać na boisku. Mi w zespole brakuje właśnie tego doświadczenia, ale mówię, przyszło do zespołu 6 nowych zawodników, my potrzebujemy czasu, nie załamujemy się i w każdym meczu będziemy grali o 3 punkty. Taka jest piłka. Czy taki jest cel zespołu na ten sezon, żeby w każdym meczu po prostu walczyć o 3 punkty, a na koniec spojrzeć sobie w tabelę i zobaczyć, ile tych punktów się nazbierało?
Cel jest jasny, nie chcemy jak w poprzednim sezonie drżeć do końca o utrzymanie w tej lidze, po prostu chcemy w środku tabeli skończyć sezon. Na razie mówię, dwie kolejki, jesteśmy bez punktu, ale nie załamujemy się i gramy dalej. Rozegraliście dwa mecze z Iskrą Krajenka, przegraliście niewiele, 1-0, też z tego co kibice mówią pechowo. Z Piłą przegraliście w ostatnich minutach 2-1. Jaka pana zdaniem jest ta liga? Czy ona naprawdę jest tak bardzo, będzie tak bardzo wyrównana, że tak naprawdę każdy zespół gdzieś będzie punkty gubić? Ja powiem panu tak, ta liga na pewno jest trudniejsza niż w poprzednim sezonie. Są dwa silne Beniaminki, są fajne zespoły, które spadły z piątej ligi do okręgówki i ta liga będzie na pewno silniejsza niż w tamtym sezonie. I ja uważam, że w tej lidze każdy z każdym może wygrać. To jest dyspozycja dnia, ludzie pracują. Mówię, dyspozycja dnia będzie zależała od tego, jak zespół będzie fizycznie wyglądał. Gdzie w takim razie w tej lidze, w jakim miejscu jest Venus Jędrzejewo, pana zdaniem, w tej lidze, albo jakim będzie? No tak jak mówię, chcemy spokojnie sobie w środku tabeli skończyć ten sezon, ale czas pokaże. Mówię, na razie musimy się zebrać w sobie. Tu nikt do nikogo nie ma pretensji po dzisiejszym meczu. Chłopaki zostawili masę zdrowia. Szkoda, bo mówię, zasłużyliśmy na punkt dzisiaj. Niestety nie było dane nam dzisiaj podnieść tego punktu. Piła nas w 90 minucie, ukuła, strzeliła bramkę zwycięską. Gratuluję wam, odbierajcie punkty innym zespołom. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję panie trenerze.